nami także pani Joanna Nyczak, dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych. Panie Prezydencie, proszę bardzo. Bardzo dziękuję. Dziękuję, że Państwo przyszliście, bo tematy niezwykle ważne. Opieka nad dzieckiem, wsparcie wrocławskiej rodziny to są te wątki, o których myślimy we Wrocławiu wyjątkowo często, bardzo intensywnie nad tymi sprawami pracujemy. Bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj stanąć koło pani profesor Alicji Chybickiej, która na co dzień troszczy się o zdrowie, no nie tylko wrocławianek i wrocławian, ale także Polek i Polaków, pilnując różnych rozwiązań w parlamencie. Cieszę się, że jestem z nami pani dyrektor Joanna Nyczak, dyrektor Wydziału Zdrowia, która na co dzień te pomysły operacjonalizuje i wdraża. Szanowni Państwo, dwa ważne wątki. Szczepienia przeciwko HPV. 10 lat temu, pamiętam to bardzo dobrze, bo byłem wówczas dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, na Komisji Zdrowia i Rodziny Rady Miejskiej decydowaliśmy o tym, czy ten program we Wrocławiu rozpocząć. Przypomnę, 10 lat temu. W tym czasie udało się wyszczepić populację 30 tysięcy dziewczynek. Udało się także spotkać, bo poza szczepieniami odbywają się przecież liczne spotkania edukacyjne we wrocławskich szkołach. I w ciągu tych 10 lat, w ciągu tej dekady w takich spotkaniach edukacyjnych wzięło udział 25 tysięcy rodziców. Także nie tylko i wyłącznie działamy tak, jakbym powiedział, doraźnie medycznie, ale także budujemy w nas tą świadomość i wiedzę medyczną i mówimy o działaniach profilaktycznych. No i dzisiaj przyszedł czas, aby zrobić w oparciu także o tą najnowszą wiedzę medyczną, aby zrobić krok dalej. I kiedy spotkaliśmy się, nie wiem ile, pół roku temu z panią profesor, to pani profesor mówi: prezydencie, to może skoro ten program tak dobrze działa, to pomyślmy także o szczepieniach dla chłopców. Ja mówię z prawdziwą przyjemnością, policzymy się i jeżeli to tylko będzie możliwe, to zróbmy to. Także chcę to bardzo mocno podkreślić, że to jest pomysł, który mnie zaszczepiła pani profesor Alicja Chybicka. Chciałbym za to bardzo serdecznie podziękować. Na najbliższej sesji lipcowej dokonujemy stosownych przesunięć finansowych w budżecie miasta. Zamierzamy w tym roku przeznaczyć kwotę 1,5 miliona złotych na szczepienia i dziewcząt, i chłopców. Obejmiemy szczepieniami populację prawie 6 tysięcy dziewcząt i chłopców. To jest właśnie ten rok szkolny 2020-2021. Za chwilę rozpoczniemy także kampanię, podczas której będziemy mówili, jak ważne to są szczepienia i przed czym chronią naszych najmłodszych obywateli. Także to tyle z mojej strony. Póki co w tym pierwszym wątku chciałbym bardzo serdecznie pani profesor raz jeszcze podziękować. Pani profesor jako specjalista myślę, że opowie nam o tym, jak właśnie ta szczepionka może chronić naszą młodzież. Szanowni Państwo, 45 lat walczę o życie dzieci chorych na nowotwory. A ta szczepionka będzie chroniła chłopców. A pan prezydent już chroni wrocławskie dziewczynki od dawna i jak powiedział, to już jest dosyć duża liczba. I te dzieci nie zachorują na nowotwory, zaszczepione w 12 roku życia przeciwko wirusowi HPV. Wirus HPV jako czynnik sprawczy jest wykazany. U dziewczynek może nie będę o tym mówić, bo to już wszyscy wiedzą, że są to nowotwory narządów rodnych. Natomiast u chłopców to nie tylko nowotwory narządów rodnych, ale również nowotwory nosogardła, krtani, które zabijają. One nie występują od razu. One występują po wielu latach, ten nowotwór narasta powoli. Czyli krótko mówiąc, decyzja pana prezydenta i Rady Miasta Wrocławia uratuje wiele istnień męskich, bo to będą już mężczyźni. Oni nie będą cierpieć, nie będą chorować na ten typ nowotworów. I ja za to gorąco dziękuję. Dziękuję tej mojej dzieci z Brzlątka.
Matka Nadziei, które wiedzą, co znaczy choroba nowotworowa, przygotowały taki obrazek, który symbolicznie przekazuje wraz z podziękowaniem. I jest to bardzo ważne, bardzo cenne i ja się po prostu niesamowicie cieszę, bo każde uratowane istnienie ludzkie jest bezcenne. A to się bezpośrednio przekłada nie tylko na zdrowie, ale przede wszystkim na życie męskiej części wrocławskiego pokolenia w wieku od 12 lat. Cieszę się, że wspólnie możemy dbać o zdrowie wrocławian. Dodam tylko, dając jeszcze głos pani dyrektor Joannie Nyczak, że na ten program w ciągu ostatniej dekady wydaliśmy 5 milionów złotych z kasy miejskiej i myślę, że to są jedne z najlepiej wydanych z całą pewnością pieniędzy. Asiu, jeżeli... Operacyjnie program szczepień rozpoczynamy z nowym rokiem szkolnym, czyli od września. Tak jak wspomniał pan prezydent, program to nie tylko same szczepienia, ale to edukacja dzieci i ich rodziców w tym, czym są szczepienia, czym jest to konkretne szczepienie, dlaczego szczepienia są ważne i jak ważne są w profilaktyce pierwotnej. W tym roku będziemy mieć małą modyfikację w związku z tym, że mamy pandemię, więc nie będziemy mogli robić dużych spotkań edukacyjnych z onkologami, z lekarzami, zakaźnikami, którzy najlepiej znają się na tych sprawach i mogą odpowiedzieć na wszystkie nurtujące rodziców pytania. Będziemy przygotowywać taki materiał online, a potem zaczynamy szczepienia. My współpracujemy zarówno z Uniwersytetem Medycznym, jak i z Dolnośląskim Centrum Onkologicznym, z wrocławskimi POZ-ami i ze Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, bo to, jak słyszeli państwo, to jest duże przedsięwzięcie logistyczne, tak, żeby dużą liczbę populacji w dość krótkim czasie wyszczepić, także bardzo z tej okazji korzystając, chciałam podziękować wszystkim partnerom, którzy od tych lat uczestniczą w tym programie, także zachęcamy rodziców rocznika 2007, w tym roku również rodziców chłopców, do tego, żeby śledzili informacje. Każdy otrzyma również list zapraszający do udziału, podpisany również przez pana prezydenta. Także mamy nadzieję, że pandemia nie zmniejszy, ale zwiększy nam wyszczepialność, bo ta pandemia też pokazała nam, jak ważne są szczepienia w ogóle. Bardzo dziękuję pani dyrektor. Drugi temat naszego spotkania to rekrutacja do żłobków. Państwo dobrze wiecie, że ta rekrutacja następuje w trybie ciągłym, ale główna rekrutacja wakacyjna właśnie się kończy. Jutro opublikujemy wyniki, ale już teraz jesteśmy podliczeni, dlatego chcieliśmy z państwem podzielić się tymi informacjami. Proszę bardzo, panie prezydencie. Tak, szanowni państwo, pozostając w tym wątku opieki nad dziećmi i wsparcia wrocławskiej rodziny, rzeczywiście 1 lipca ogłosimy wstępne wyniki rekrutacji, także proszę potraktować tą informację, którą teraz przedstawię, jako awizo tego, co się wydarzy. My w tym roku w rekrutacji wystawiliśmy 3200 wolnych miejsc żłobkowych. Przypomnę, mówimy o opiece nad dzieckiem do lat 3. W tej chwili już można powiedzieć, że zakwalifikowało się niemal 2900 dzieci. A po dołożeniu nowych miejsc, o których za chwilę, wytworzymy dodatkowo 1250 wolnych miejsc. Teraz z kolei na miejsce oczekuje 1100 dzieci. To są te dzieci, które, co warto podkreślić, spełniają te podstawowe wymogi rekrutacyjne, czyli obydwoje rodzice pracują. Zresztą zależy nam, ja o tym mówiłem miesiąc temu, zależy nam, aby wszyscy wrocławscy rodzice, którzy mają możliwość i chcą szybko wrócić na rynek pracy, a nie mają jak zapewnić opieki swoim dzieciom, żeby mogli to zrobić. Te zmiany i te dodatkowe miejsca są właśnie w tym duchu. Ale jak państwo widzicie czy słyszycie, 1100 dzieci jeszcze oczekuje, spełniając te podstawowe wymogi, a wytworzymy dodatkowo 1250 wolnych miejsc, co oznacza, że ta sytuacja po stronie potrzeb i po stronie możliwości z całą pewnością nam się zbilansuje. Ale
chciałbym taki króciutki rys historyczny, jak to wyglądało w ciągu ostatnich 5 lat, jak zmieniała się struktura tych miejsc we wrocławskim systemie opieki nad dzieckiem do lat 3. Szanowni Państwo, w 2015 roku w systemie mieliśmy, mam na myśli zarówno żłobki publiczne, jak i niepubliczne, mieliśmy 4,5 tysiąca miejsc. Po 5 latach tych miejsc mamy już 7,5 tysiąca. I to, co cieszy, i to konsekwentnie realizujemy, to znaczy stwarzamy warunki do tego, aby podmioty niepubliczne, aby podmioty prywatne mogły organizować tą opiekę, co ważne, ze wsparciem finansowym miasta Wrocław. I tak oto za chwilę w kolejnym konkursie, który zostanie ogłoszony w lipcu, zamierzamy zakontraktować prawie 720 miejsc. Ja przypomnę, że kwota dofinansowania na dziecko w ramach takiego konkursu to jest średnio 670 czy 80 zł, a zatem dość duży poziom wsparcia. Ale to nie wszystko, bo 1 września, już dzisiaj Państwa tam bardzo serdecznie zapraszam, na ulicy Sygnałowej na Wrocławskim Jagodnie oddamy 220 miejsc w nowym żłobku, który został także wybudowany z taką dodatkową funkcją Centrum Aktywności Lokalnej dla mieszkańców Jagodna. Już dzisiaj możecie Państwo pojechać na Sygnałową i przekonać się, jak pięknie ten obiekt został przygotowany, a od 1 września zapraszamy tam dzieci i rodziców. 220 miejsc. I w tej chwili pracujemy nad 4 kolejnymi żłobkami miejskimi, publicznymi. Zamierzamy jeszcze w tym nowym kwartale ogłosić konkurs na budowę żłobka na północy miasta przy ulicy Sołtysowickiej. Oddalibyśmy wówczas ten żłobek w drugiej połowie 2022. To będzie żłobek dla 150 dzieciaków. No i w tej chwili trwają prace koncepcyjne, a także prace związane z pozyskaniem działek pod budowę 2 przedszkoli na Stabłowicach i na Muchoborze Wielkim. Chcielibyśmy tam łącznie wytworzyć 300 miejsc. No i jak możemy to podsumować? Proszę Państwa, my posługujemy się, omawiając system opieki nad dzieckiem do lat 3, posługujemy się takim wskaźnikiem zaopiekowania, to znaczy jak dużo dzieci z populacji, dzieci uprawnionych do pójścia do żłobka jest zaopiekowanych w opiece żłobkowej. Muszę Państwu powiedzieć, że średnia unijna, ten średni wskaźnik zaopiekowania w krajach Unii Europejskiej, czy dla całej Unii Europejskiej, to jest 35%. W Polsce ten wskaźnik jest na poziomie 25%, natomiast we Wrocławiu ten wskaźnik jest na poziomie 48%. Z tego się powinniśmy cieszyć i dlatego chciałem Państwu też pokazać, jaki progres mamy w tym obszarze wsparcia rodziny od 2015 roku. Podobnie zresztą, jak Państwo wiecie, bo o tym mówiliśmy, jeszcze wielokrotnie mówić będziemy, wygląda opieka przedszkolna. Robimy to po to, bo zależy nam na wsparciu i wzmacnianiu wrocławskiej rodziny. No a w sytuacji, kiedy, no, miejmy nadzieję, wychodzimy z COVID-u, tak? Kiedy każda para rąk jest potrzebna, aby budować polską i tym samym wrocławską gospodarkę. Chcemy naprawdę, aby każdy rodzic, który ma zdolność i możliwość powrotu na rynek pracy, mógł to uczynić, a my zrobimy wszystko, aby w tym pomóc. Bardzo, panie prezydencie, dziękuję. Pani dyrektor,